że do Izraela, emigracja do Izraela. Także proszę pozostać z nami u nas o Izraelu. Znowu fala o Izraelu. Najciekawsze w Radiu Koncita. Do różnych krajów. I wtedy to była po prostu komunizm w jego takiej obietnicy teoretycznej był propozycją bardzo realną zmiany tego, że zmarginalizowani, tak? Nie, no, i jeszcze mi otykali ono, które mnie było, prześladowani, pełne prawa obywatelstwa. Więc ja myślę, że tu trzeba tak na to spojrzeć, że to nie jest jakieś uwiedzenie, nie wiadomo jaką doktryną, która obiecuje karierę, tylko po prostu alternatywa do tego, co się zapamiętało z dzieciństwa. No, to wielokrotnie. A to takie różne wieści. W różnych wypowiedziach wracających do tego momentu, nazwijmy to, nawrócenia na to takie coś na komunizm. Jest. Bauman mówił, że dla niego musisz robić sobie rozciągać, tak, gimnastyka izometryczna. Historycznym i kulturowym i osobistym, biograficznym, no. Właściwie jedyny możliwy wybór, czy jakiś wybór oczywisty. Nic ci nie będzie, to znaczy, do wesela się zagoi. Tak, tak, to chyba trzeba zobaczyć. I, ja już jutro będę gotowa do wesela. To oczywiście różnica i kontekstu, i czasu jest taka, że dla mnie wejście w zakon to były lata 70. Więc wtedy jako student czytywałem różne rzeczy i między innymi wydawane przez PAKS zwłaszcza, tak dzisiaj postponowany jako kolaborancka piąta kolumna komunistyczna w Kościele, no jednak PAKS wydawał rzeczy, które dla studenta ówczesnego, gdzieś tam zainteresowanego również Kościołem, książki Gutierresa, Kongara, Ranera, czyli tej awangardy katolickiej, to była jakaś alternatywa dla tej bezideowej, cynicznej rzeczywistości PRL-u. I wtedy dla mnie Kościół się jawił przestrzenią wolności, poszukiwania, wyrównywania szans i tak dalej. Więc to tłumaczy trochę nasze zaciekawienie się sobą. I ta książka, te książki są zapisem właśnie tego zobaczenia, że niezależnie od tego, czy to jest komunizm, czy to jest katolicyzm, te struktury obiecywały coś istotnego. No jak nie od obtarcia, sam to mówisz. Zygmunt trwał krócej. No ucisk, obtarcie mechaniczne tam uszkodzenie przecież nie jest, tylko ciebie to rozdrażniło, od tego, tam nic ja nie ma. Często myślę o tym, dlatego że taka, dobrze, że ty te delikatne buty nosisz. Trojaczki Kołakowskiego, nic które nas oswoiły z komunizmem właśnie przez pryzmat rewizjonizmu. I jakby skompromitowany ostatecznie ideologii, warto by było skonfrontować z historią katolicyzmu, który również miał te heroiczne początki, rozkwit. No i jednak niezależnie od tego, co się w Polsce o tym mówi, mamy do czynienia z upadkiem katolicyzmu, z kompromitacją jego założycielskich mitów. I w tym sensie porównanie obu tych rzeczy może pokazać, że uczestnicy jakby w tych iluzjach obu ideologii mają sobie wiele do powiedzenia już z perspektywy właśnie czy wyrzuconych, czy rewizjonistycznych. Właśnie, bo ja już właśnie uszami wyobraźni, jeśli można tak powiedzieć, słyszę różne głosy oburzenia, że dokonujemy tutaj jakiejś analogii pomiędzy systemem komunistycznym czy ideologią komunistyczną a katolicyzmem, podczas gdy należałoby to postawić na antypodach. Tymczasem tu nawet nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że to jest, nie wiem, to są zjawiska paralelne i my je zrównujemy we wszystkich możliwych wymiarach, tylko pewne elementy wspólne bardzo silnie są tam obecne, a skądinąd na religijny charakter tych ideologii, ideologii komunistycznej na przykład, na religijny właśnie charakter tych ideologii, no to wielu myślicieli zwracało uwagę i przyglądało się tym systemom pod kątem właśnie ich religijności. No nie wiem, Erik Fegelin na przykład, postać miła wielu konserwatystom w Polsce, to był człowiek, który się temu właśnie pod takim kątem przyglądał, choć analizował czy definiował te zjawiska jako współczesne wcielenia gnostycyzmu. A pod wieloma względami zaskakująca jest to analiza, ale ciekawa w każdym razie. Nie, no, rozmawiamy o Zygmuncie Baumanie, który był przede wszystkim socjologiem. I ja muszę przyznać, że
przejąłem od niego, jeśli tak można powiedzieć, w każdym razie nauczyłem się od niego takiego bardzo mocnego spojrzenia na ideologię przez pryzmat ich konkretyzacji. To jest bardzo niedobre. Ja nie wiem, kto to powiedział, czy Zygmunt Bauman, czy ktoś inny, ale w każdym razie nie jest rzeczą dobrą porównywanie wspaniałej teorii ze złą praktyką. A tak się rzeczywiście robi w Polsce w tej chwili. To znaczy bierze się złe praktyki komunistyczne, akurat tego komunizmu sowieckiego i się porównuje z Ewangelią. No, gdzie tu panie porównywać, tak? Tu mamy niebo, cudowne zbawienia, tutaj mamy bezlitosny, brutalny system zniewalający jednostki. No, jeśli weźmiemy realizację katolicyzmu na przykład w Hiszpanii Franco, czy w średniowiecznej Europie, no to i porównamy to z manifestem komunistycznym Karola Marksa, no to mamy dokładnie to samo wrażenie, że tutaj mamy wspaniałą teorię, projekt, który chce przezwyciężyć właśnie zawinione w dużym stopniu przez Kościół nierówności społeczne. I to i jedno i drugie jest oczywiście chybione poznawczo. Natomiast taki dystans pewien i stać nas dzisiaj na to, bo mamy 2000 chrześcijaństwa z jednej strony i mamy jakieś 1500 lat komunizmu, no i to są porównywalne już rzeczywistości. I wtedy się okazuje, że to nie jest takie absurdalne, że się i w marksizmie, i w leninizmie odnajdzie pewne elementy religijne. Nie wiem, na ile jest to legendą, ale podobno, bo jakby z Marksem to jest wiadomo, że jego mesjanizm żydowski w nim jakoś został i na pewno te projekty emancypacyjne mają ten mesjanizm ukryty, wcale nie tak głęboko, ale podobno Lenin uczył się hiszpańskiego, żeby poznać dokładnie tajną broń jezuitów, żeby ćwiczenia duchowe poznać, żeby równie z równą skutecznością kształcić janczarów komunizmu, jak to jezuici robili w Europie po Trydencji. Więc jeśli z lupą się przyjrzymy, to te porównania nie są po pierwsze absurdalne, po drugie nie są wzięte z sufitu, tylko są oparte na głębokich doświadczeniach teoretycznych i praktycznych. Myślę, że obok Hegelinga można jak chcesz, to zaglądaj, dziecko. Filozofów i socjologów znaleźć. Ktoś ci coś tu zabrania? Którzy, no, u nas Marcin Kula przecież mówił o... Tu jest historia, proszę państwa, chrześcijaństwa, bo niektórzy, to tak jak to diabeł mamacki, że chcą podważyć prawdziwość chrześcijaństwa. No ale chrześcijaństwo to nie jest chrześcijanizm, no to nie bądźmy dziećmi. Ludzie odeszli od Jahwe, tak jak i Żydzi, tak i potem chrześcijanie, dlatego całkiem poważnie mówiłam, że na jednym wózku jadą. I ci, i u tych znaleźli różne magiczne symbole, magii, i u tych znaleźli, że papieże mieli tajne spotkania wróżebne i modlili się do jakiegoś tam bóstwa. Przecież wiadomo, że nie do Boga. Do bóstwa. Bez jak Jahwe to był ho, teos po grecku, to jakieś bóstwo to było